Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, to program, którego celem jest wspieranie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, a także aktywizują mieszkańców po to, żeby w efekcie otrzymać poprawę jakości życia danej miejscowości czy danego osiedla. Ideą programu Działaj Lokalnie jest wspieranie początkujących liderów. Program Działaj Lokalnie dla naszych mieszkańców, lokalnych liderów, pomysłodawców, związków jest przygotowaniem, powiedziałabym trochę przedszkolem projektowym, do właśnie nauczenia się tego, jak swoje pomysły opisywać w zadania, jak je kalkulować, jak je promować, jak zachęcać innych do tego, żeby włączyli się w te działania i w końcu do tego również, jak z sukcesem rozliczyć takie pomysły czy takie działania. Zrealizowane projekty Działaj Lokalnie to można podzielić na cztery takie grupy. Pierwsza aktywność to budowlano-remontowa, druga ochrona środowiska, ochrona klimatu, trzecia to projekty prozdrowotne, a czwarta to projekty rękodzielnicze. A najlepiej o tych projektach opowiedzą sami koordynatorzy. Wioska nasza nigdy nie miała takiej przestrzeni, po prostu do zabaw, do rekreacji. Przez 25 lat nic się tu nie działo na tej małej wiosce. Na początku było trochę, byli niektórzy sceptyczni do tego nastawienia, ale jak widzieli konstrukcję, zainteresowało ludzi z tej małej, bo to jest bardzo malutka wioska. To jest tylko 20 numerów, miejsce do spotkań, do rekreacji. Ewentualnie ona jest też przy trasie rowerowej. Mogą turyści korzystać też z tej wiaty. Przy wiacie pracowało gdzieś około 12 wolontariuszy. Materiały budowlane wszystkie poszły w tamtym roku gdzieś o 30%. No troszkę mieliśmy problemów takich finansowych, ale to, żeśmy też pokonali, tam był też darczyńcy, byli różnego rodzaju i jakoś daliśmy radę. Jak poszliśmy pierwszy raz na tą łąkę i zobaczyliśmy ten tak zwany ubór i te kępy tych chwastów, nie było łatwo, powiem tak od razu, nie było łatwo, ale udało nam się to zrealizować. Mieszkańcy wsi, może nie wszyscy, ale duża część włączyła się w pracę w ten projekt. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić tam rabaty, takie właśnie trzy rabaty z różami, z przyjazne pszczołom, owadom. W pozostałej części tego terenu postanowiliśmy zasiać łąkę kwietną, która też byłaby przyjazna pszczołom, owadom, motylom. Postanowiliśmy upamiętnić i odtworzyć miejsce dawnej kolejki, która teraz obecnie była zarośnięta krzakami. Postanowiliśmy, że tam przeznaczymy to na miejsce rekreacji, wypoczynku oraz taką dla turystów i mieszkańców, oraz taką przygotujemy tablicę informacyjną, jak to dawno kiedyś wyglądało, jak to było z czynieniem społecznym. Dołożyliśmy to, ten teren kostką, taki pod te ławki. No i później, jak się udało zakupić, jak już to przyszło, te wszystkie urządzenia, no to zamontowaliśmy to, tam będzie te stoły, tablica, krzewy, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Celem projektu było spowodowanie, żeby mieszkańcy wyszli z domów, zaczęli się spotykać. Po panującej pandemii było to bardzo potrzebne, wielu osobom wręcz konieczne takie nowe spotykanie się. Projekt rozpoczęliśmy od uświadamiania ludzi na temat ochrony środowiska. Fajnie przeprowadzona prelekcja przez pracownika gminy. Chcieliśmy również wpłynąć na kondycję zdrowotną naszych mieszkańców, w tym również starszych osób. Odbywały się zajęcia sportowe, prowadzone przez panią, która jest profesjonalną instruktorką, także dbała o i starsze osoby, dla nich były przygotowane specjalne zestaw ćwiczeń,
i również o młodsze. Kupiliśmy maty do ćwiczeń, takie porządne, grube, bo panie myślały, że będą musiały swoje przynosić. Także są fajne maty do ćwiczeń, są hantle, różne ciężarki, różnego. No, także każda pani sobie dobierze do swoich możliwości. Gumy specjalne do ćwiczenia ud, stepy do ćwiczeń. Chcieliśmy zrobić coś dla społeczności szkolnej, po to, żeby ją rzeczywiście zaktywizować wokół wspólnego dobra, za jakie uważamy tę szkołę, ten niezwykły gmach, jeden z ciekawszych gmachów w Miniczu. Nie mamy takich środków, żeby zabrać się za sam gmach. Postanowiliśmy go w jakiś sposób ożywić, upiększyć, właśnie rewitalizując teren, który mija każdy, kto do Zielonego Liceum wchodzi. Po nasadzeniach młodzieży myśmy to po prostu agrowłókniną zakupioną w ramach projektu zabezpieczyli, wysypaliśmy korę i dzięki temu teraz przed liceum naprawdę ten teren, mam nadzieję, stanie się ozdobą. To była też trochę walka z czasem, bo już nie ukrywam, że ten czas płynął i pan Jan wysyłał zapytania, co się dzieje z projektem, czy damy radę, czy zdążymy. Bardzo nam zależało, żeby się rzeczywiście wyrobić. To jest taka recepta, nie? Żeby rzeczywiście, jeżeli się włączy wszystkich do prac, to każdy się potem z tym utożsamia i czuje, że to jest jego. Postawiłyśmy na tak zwane działania miękkie, a mianowicie chcieliśmy doprowadzić mieszkańców naszej miejscowości do aktywności sprzed pandemii, ponieważ zauważyliśmy, że są zestresowani, wycofani, boją się wszystkiego i próbowaliśmy troszeczkę ich uaktywnić. I w ramach tych działań projektowych odbyło się 3-godzinne spotkanie z psychologiem. Przeprowadzaliśmy również w ramach tych naszych działań zajęcia z rehabilitantem dotyczące kondycji fizycznej. Były to ćwiczenia ogólnousprawniające na sali oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Były to marsze z kijami Nordic Walking i wszystko to odbywało się pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. Głównie to były seniorki, które brały udział w tych warsztatach, które się niesamowicie broniły przed marszami, zwłaszcza z kijkami, bo uważały, że one nie dają rady, że im będzie bardzo ciężko. Okazało się, że pokonały te trudności i do tej pory, już w tej chwili jest z takimi grupkami kilkuosobowymi, widzę, że panie spacerują z tymi kijami. Dzięki udziale w projekcie udało nam się osiągnąć cele, które niestety wcześniej nie mogliśmy zrealizować, ponieważ budżet sołecki jest dość mały ze względu na liczbę mieszkańców, około 70. Rzeczy, które zostały zakupione i wybudowane, postawione oraz odświeżono nasze wiata, to jest między innymi zakup grilla betonowego. Będzie nam służył do tego, abyśmy po prostu mogli sobie przygotowywać posiłki na nim w trakcie spotkań. A nasza wieś charakteryzuje się tym, że bardzo dużo odbywa się tam spotkań, bo od jakiegoś czasu jest bardzo dużo młodych osób, które się wybudowały w naszej miejscowości. Postawienie garażu blaszanego, który pełni funkcję takiego naszego pomieszczenia socjalnego, dzięki któremu przechowujemy nasze narzędzia do sprzątania. Komar, przez miejscowych nazwany bąblem, został wykonany przez lokalną artystkę, panią Krystynę Kobelańską. 3 lata temu postawiliśmy koło tej wiaty przystankowej rzeźbę komara. Bardzo taka rzecz fajna i atrakcyjna. Dużo ludzi przyjeżdża, zatrzymuje się, robi sobie tam przy tym zdjęcia. Przy komarze znajduje się przystanek autobusowy, blaszana budka z czasów PRL-u jeszcze, szpecąca naszą miejscowość. Ta budka no niestety tak troszeczkę nam szpeciła tą naszą miejscowość. Mieliśmy tutaj 11 osób, które tam czynnie się włączyły w naszą realizację projektu. Odnowiliśmy również 3 miejsca postojowe przedstawiające ryby. Odnowiona została również wiata na boisko.
Podsumując projekt, zorganizowaliśmy wystawę przedstawiającą architekturę Doliny Baryczy, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Głównym celem naszego projektu, który zatytułowaliśmy Bądź dalekowzroczny, była promocja zdrowego trybu życia, integracja międzypokoleniowa i dzielenie się swoją wiedzą. Przeprowadziliśmy warsztaty z instruktorem Nordic Walking. Zakupiliśmy kijki oraz kamizelki odblaskowe. Mieliśmy warsztaty na temat wpływu plastiku na zdrowie człowieka, recyklingu tych materiałów. U miejscowej krawcowej zakupiliśmy bawełniane torby, które specjalnie na poczet naszego projektu ona uszyła. Dzieci, młodzież, ale również i dorośli własnoręcznie ozdabiali te torby. Przeprowadziliśmy też taki pokaz szycia takich torebek z firan na zakupy. Takim chyba największym efektem była według mnie integracja naszej małej społeczności, bo to były takie zajęcia rzeczywiście międzypokoleniowe. Przychodziły dzieci, rodzice, dziadkowie i wszystkie te wszystkie prace były wykonywane. Głównym właśnie celem projektu było stworzenie miejsca do terapii, do rehabilitacji oraz do poznawania świata za pomocą zmysłów, głównie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Odbyło się 5 spotkań, podczas których wykonaliśmy bardzo wiele ciężkiej pracy, ponieważ odrestaurowaliśmy uszkodzone ławki, pomalowaliśmy je, stworzyliśmy domki dla ptaków i owadów, które zostały umieszczone na drzewach. Przygotowaliśmy drewniane skrzynie pod nasadzanie kwiatów, ziół. Te skrzynie są ruchome na kółkach, wtedy mamy możliwość przemieszczania je w różne miejsca. W projekcie brały udział również osoby ze społeczności lokalnej, które zamieszkują jakby bloki mieszczące się niedaleko ośrodka, przy którym stworzyliśmy ten ogród sensoryczny. Rezultatem tego projektu jest właśnie ogród sensoryczny, który jest przyjaznym i ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby skorzystać z dobrodziejstw natury i przyjść tam posiedzieć, posłuchać śpiewu ptaków. Celem naszego projektu było uświadomienie mieszkańców gminy Przygodzice, jak ważną rolę odgrywa pomoc innym, ale również samemu sobie. Poprzez regularne badania, kontrolne badania, poprzez oddawanie krwi, rejestrację w bazie potencjalnych dawców szpiku. Chcieliśmy również przeszkolić społeczność w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ogrom ludzi uczestniczył w wydarzeniu charytatywnym Antonim w rytmach lata. Był również udostępniony mamobus. Nasz zespół liczył 10 wolontariuszy. Projekt na pewno dał dla fundacji doświadczenie duże, bo był to pierwszy projekt, jaki realizowaliśmy. Mogliśmy się zaprezentować w naszej gminie. W skład projektu wchodziły 3 zadania. Akademia Niezwykłych Umiejętności, zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, wieczorne rozmowy rodziców, spotkania, które miały dać wsparcie oraz zapobiegać izolacji społecznej. Zamiast komputera aktywna niedziela. Były to zajęcia sportowe realizowane dla całych rodzin. Do tej pory spotykają się rodzice z tych grupy wsparcia, także jest ciągłość tego projektu. Dofinansowanie projektów to 56 tysięcy, jednakże całkowita wartość wszystkich projektów osiągnęła w tym roku ponad 117 tysięcy złotych. To dużo. To dzięki charyzmie wielu mieszkańców, przede wszystkim koordynatorów projektów, a także aż 113 wolontariuszy, którzy wspierali pracę i również darczyńców, którzy wspierali
projekty pod względem usługowym, rzeczowym, czy nawet niektórzy finansowym. Ci liderzy, którzy zdobyli doświadczenie w Działaj Lokalnie, dzisiaj są partnerami w grantach, w projektach już finansowanych z Unii Europejskiej, które już wymagają troszkę większej wiedzy, ale również pewnych umiejętności związanych z organizacją pracy, czy nawet z organizacją dokumentacji. Także dzięki temu, dzięki programowi Działaj Lokalnie, nam łatwiej wdraża się lokalną strategię rozwoju.